Hola amigos, zbiór bogów widzicie wtórek. Dzisiaj będą Abba sin zapatale. La Java Luelva, mira, que maravilla. Hola amigos, jestem Miguel Bravo. Zbliża się sezon na bogów i tak jak na szparagi, jak są, to trzeba zjeść. Dziś zajmiemy się typowym daniem z Huelva. To są habas en zapatadas, czyli gotowane, podgotowane bobu z miętą, cytryną i czosnkiem młodym. Jest to banalnie prosta, bardzo zdrowa i mega smaczna przystawka do zimnego piwa, która również może stanowić dodatek do dania obiadowego, zwłaszcza do ryby albo do mięsa. Są tak wciągające, że jak zaczniesz, to nie możesz przestać, a skończą się ostatnia. Nawet nie trzeba będzie zgasić światło. Idziemy ze składnikami? Vamos! Do tego przepisu używamy dużych, świeżych bobów. Nie używamy młodych bobów, dlatego że ich miąz po ugotowaniu może zostać strasznie miękki i czapowaty. A tego nie chcemy. Zalewamy wodą do garnka i najlepiej mineralna. Woda z kranu czasem jest twardawa, a to do gotowania warzyw strączkowe nie wróży dobrze. Nie tylko przedłuża czas gotowania, a dodaje się nieprzyjemny smak. Dodajemy do niej bobów. Mięta, ćwiartka cytryna i czosnku takie młode najlepiej. Jeszcze dodajemy 2 ząbków zwykłego czosnku i garść soli morskiej. Gotujemy pod przykryciem około 25-30 minut. I listo. Tyle z przepisu. Koniec. Bobu wtedy powinny być miękkie, ale nie czapowate. Ale najlepiej to sprawdzaj widelcem albo coś wykującego i też trzymają ładny w miarę koloru zielonego. Podajemy na ciepło jako tapas do przekąsienia albo jako dodatek boczny do dań. No i warto wiedzieć, że można ich zakonserwować w słoiku we własnym bulionie z plasterką cytryna, tak żeby spełnił rolę jako przeciwutleniacz. Dla mnie, dla mojego gustu, najlepsze są po dwudniowym taku leżenia, to wtedy ta woda się jeszcze bardziej wchłania w bobach, a jest po prostu rewelacja. Ale zapytam się, jak smakują najważniejsze dla mnie i najszczerze krytyk kulinarny, który znam w życiu. Manuel, ¿quieres una habita? Sí? Toma. Oj! Habita en zapatada. ¿Cómo se coge eso? ¿Rico? Sí, Dobre. Dziękuję za oglądanie. Muchas gracias. Suscríbete y hasta la vista. Dobre, babu. Uy, delicioso.